Jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek pod tym filmem, to zrobię dokładnie to samo ujęcie. Powiedz w jego stronę. Klasyk. Najgorszy scenariusz, najgorszy jeszcze w ciągu dnia. W związku z tym, że z Ernestem mieliśmy masę sytuacji, w której gonił nas clown, lub musieliśmy my go gonić i znajdywać, lub prześladował nas, albo my go. Nie było takiej sytuacji, że my go prześladowaliśmy niestety. A chciałbym teraz. Teraz jestem gotowy, żeby go pobić swoim kijem baseballowym, który jeszcze nie doszedł, ale zrobimy to wkrótce. Tak czy tak będę reagował na straszne klauny i ocenię, które są prawdziwe, a które są fejkowe. Zacznijmy od pierwszego nagrania. Co tu się wydarzyło? O kurde. Co? Czy to jest w ogóle clown? Co jest? Ale nie ma przebrania clowna w sumie. To nie był clown! Zacznijmy od tego. Pierwsze nagranie to nie był clown. To był jakiś potwór, stwór w dziwnym, śmiesznym przebraniu. Ale typ się przestraszył, wcale się nie dziwię, dlatego że gdybym ja wyszedł na pole i widział taką postać, to bym sklepał ją na łopatki. Uciekałbym jak cholera, taka jest prawda. Ale w moim mniemaniu, w mojej głowie, tutaj bym go sklepał. Kiedyś. Później. Jakbym uciekł. I znalazł go kiedyś. Później. Przejdźmy do drugiego nagrania. No boy, how do you even get up there? What the hell? Co? Co za typ? Jak on tam wszedł? Zawsze marzyłem o tym, żeby umieć wejść na billboard, a nie wiedziałem jak. Co za typo? Ja naprawdę próbuję się dowiedzieć, jak wejść na te billboardy i ile wynosi mandat. Bo w sumie, jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek pod tym filmem, to zrobię dokładnie to samo ujęcie. Przebiorę się w strój klauna, wejdę na billboard i będę stał i straszył ludzi, póki ktoś nie nagra tego. Więc w sumie to będzie taka akcja, że będziecie szukać tego filmu na TikToku, bo ktoś to wstawi na pewno. Ej, nice! 10 tysięcy łapek. Zostawcie łapki w górę. O kurde, ej, miałem taką sytuację, że mi wyszedł na drogę. I to nieraz. W naszych filmach. Wow. Kurde. Ale to nie ma takiego stroju, klaun. Co? Typ jest piłą mechaniczną? Nie zauważyłem tego kompletnie, ale jazda! Nie musi mieć stroju, jeżeli ma piłę mechaniczną, powiedzmy sobie szczerze. Co? Ja już dawno, szczerze mówiąc, bym uciekał, nie czekałbym na piłę w ogóle. O kurde, ale jazda się tutaj odwaliła. Typ idzie na samochód z piłą mechaniczną! Co się dzieje ze światem? Nawet jeżeli jest to fake, to bardzo dobrze zrobiony i to jest dopiero fajne nagranie. Jeżeli zostajcie 20 tysięcy, to wyjdę na jakiegoś człowieka z piłą mechaniczną. Nie no, to była przesada i chyba mandat byłby dużo większy. I poważnie myślę, że ktoś byłby w stanie, jakiś chory psychopata, wejść na kogoś z piłą mechaniczną. A ja wyjdę z tym i będzie jeszcze zabawniej. Co to za dźwięk był? Co jest? O kurde! Ej, to już wyglądało na klauna, naprawdę. Co on robi na środku jakiejś autostrady? Ludziom się nudzi. To najgorszy moment, kiedy on zaczyna biec na ciebie. Po prostu nie masz co zrobić, ale w ogóle wszystkie nagrania są, kiedy ktoś siedzi w samochodzie. Bardzo wam zazdroszczę, bo gdybym nie siedział w samochodzie, to bym nie miał jak szybko uciec. Więc musiałbym go zaatakować. A jestem policjantem i detektywem, więc dostałby pierdol. Co to za odpalanie papierosów na nagraniu? Przepraszam bardzo, family friendly content. Jezu, friendly family. Family friendly, tak. Czyż w końcu clown? Taki porządny, porządny clown w fajnym stroju, czy nie? Jakiś jumpscare wyskoczy dzisiaj, mam wrażenie. Naprawdę, tak się patrzę na ten telefon coraz bliżej. Chłopaki, to czas najwyższy, widzieliśmy klauna, wsiadamy do samochodu, spadamy, bo może nas być. To jest idealna reakcja, uczcie się. Jako policja. I dobra, no to tutaj nie wydarzyło się jakoś nie wiadomo co niesamowitego, ale po prostu zdecydowali się, że są mądrzejsi od w sumie innych ludzi, którzy w takich nagraniach nie robią tego co oni, więc postanowili zwyczajnie uciec. Proste, prawda? Ja chcę w końcu zobaczyć klauna, takiego zajebistego,
klauna, który biegnie, straszy, małe dzieci piszczą, cała rodzina ucieka, samochód na maskę skacze, wiecie, jazda kompletna, tak jak my mieliśmy, a nie. We're playing Pokemon at Sims Park, and there's this fucking dude over here. He's moving. Oh shit, he's moving. Hurry up. He's like... Zoom in on him. He's like... Is that the part that zooms in super long? Yeah, yeah, yeah. No. He's moving, he's walking. Is he wearing a fucking clown mask? Dude, it's what the fuck? Clown. Like a goat's head or something. What the hell is going on? If he comes any closer, we're getting out of here. We're getting out of here. Nie no, to nagranie straszne na pewno nie było. Nie jestem w stanie zobaczyć, co to była za maska w ogóle. Czy to była maska klauna, czy nie. Ale skoro oglądam kompilację klaunów, to znaczy, że musiała to być maska klauna. Na razie jest tak, powiem wam, średnio. I może dwa nie były ustawione z tych wszystkich nagrań. Według mnie reszta na luzie. Po prostu ta dwójka, która nie była ustawiona, to psychopaci. Ale reszta to przebierańcy. Jest, w końcu psa porwie. Zarąbiście, ile czekałem. Ohoho! Jak pies uciekł! Ale nic nie było widać, co się wydarzyło w ogóle. Pies odważny jak zwykle idzie przodem i nagle... Ziuu! Co jest? Ej, nic nie widziałem na tym nagraniu. Panie montażysta, jeżeli widziałeś coś na tym nagraniu, to przybliż właśnie w tym momencie, a jeżeli nie, to napisz, bo ja nic nie widzę. Ale pies, który poszedł odważny i uciekł od razu, mnie rozbawił, naprawdę. Ej, patrzcie, jaki odważny typ. Idzie komuś nawalić, jakiemuś klaunowi czy coś. Ale zaraz ucieknie, jak ten pies, dokładnie tak samo będzie. Widzisz klaun? No fucking way. Co? Jaki przypał! On wszedł w pole, a z tyłu jest klaun i wychodzi na samochód. Trevor! Oh my god! Ja pierniczę, ale jest ich dwóch! What the fuck? Ej, gruba akcja, podoba mi się to. Ej, on zostawił kumpla, czy mi się tylko wydaje? Czy ten kumpel zdążył wsiąść? Co jest? Nie widziałem, czy kumpla nie zostawił przypadkiem. Bo on kręcił jeszcze dodatkowo w tym samochodzie. Ale chyba jest ich dwóch. Dobra, okej, okay, git. Nie chciałbym mieć kumpla, który na środku pola kukurydzy zostawiłby mnie, bo mnie klaun goni. Ej, to chyba nie jest kumpel wtedy, tak myślę sobie. Chyba przestanę się kolegować z niektórymi, którzy mi tak robią. Tato? Czas na dziewiąte. Uwaga, przedostatnie nagranie. Może tu się coś wydarzy niesamowitego w sumie. Tak to poziom... O kurde! To jest klaun! Na to czekałem! Jeszcze raz. Ale gdyby wskoczył na maskę, jaka jazda by była. Najgorsza rzecz na świecie. Noc i tak biegnący klaun na twój samochód. Masakra! Naprawdę! Ej, dobra, na tym nagraniu bym się przestraszył, szczerze mówiąc. Jeżeli ktoś tak biegnie, tak pewnie na samochód, w tym przebraniu, w nocy, jeżeli jesteś sam w samochodzie, zamykaj się i uciekaj. W ogóle to szczerze, gdybym był w samochodzie, rozjechałbym go. Ale jaka jazda, naprawdę! That is so creepy. What the fuck is that? Oh god. Oh my god. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Uuu! Samotnie podróżujący klaun przechadza się po wiosce, kiedy to nagle zobaczył małe dziecko. Zaciekawił się nim i postanowił... Powiedz w jego stronę. Klasyk! Najgorszy scenariusz, najgorszy jeszcze w ciągu dnia. Ej, szczerze mówiąc, w tym ostatnim nagraniu, jak ja bym uciekał, to nie wiedziałbym, że umiem tak szybko biegać, tak jak te dzieciaki. Tylko to jest jakiś Stranger Things albo właśnie E.T. E.T. It? To, Jezu, E.T. E.T., co jest ze mną nie tak dzisiaj? E.T. Więc jeżeli podoba wam się ten odcinek, zostawcie łapki w górę, dobijamy 100 tysięcy słów, to jest bardzo ważne. Wysyłajcie te filmy znajomym, bo naprawdę nam idzie. Zarobiście tutaj, o tutaj, tu. Tu zostawcie oczywiście na Instagramie, bo tutaj pojawiają się odcinki wcześniej. I pamiętajcie, cześć, nice, do zobaczenia w kolejnej części.